Wasz uniwersytet zaangażował się w współorganizację Olsztyn Green Festival, pierwszego takiego festiwalu w naszym mieście, festiwalu, który ma na celu promowanie zdrowego trybu życia i ekologii. Program nawiązuje bardzo mocno do naszego uniwersyteckiego programu Green University. O to walczymy, byśmy mieli rzeczywiście pięknie zmodernizowane obiekty, żebyśmy kształcili studentów i prowadzili badania z zakresu spraw środowiskowo-energetycznych, ze spraw turystyczno-rekreacyjnych, a także stworzyli piękną infrastrukturę do sportu. Jesteśmy pierwszym uniwersytetem, który taki program wprowadza. Mamy duże, prawie na poziomie 20 milionów środki przeznaczone na realizację tego programu i myślę, że będzie to wzór dla wielu uniwersytetów, nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie. Wciąż warta pochwały jest. Wypacza mi też zabawę moimi menerami. Miłość wam napisze wielkimi literami. Rozwój, ruch włada kosmosem całym. Olsztyn Green Festival. Jesteśmy naszym pięknym olsztyńskim molo, a za chwilę na tej scenie wystąpią takie gwiazdy polskiej muzyki jak Artur Rojek i Kasia Nosowska. Mam nadzieję, że uda mi się z nimi porozmawiać, a w międzyczasie popytam ludzi, jak się bawią. Jesteśmy z Olsztyna, przyszliśmy się po prostu pobawić na festyn i no kąpaliśmy się i zrobiliśmy sobie takie super obecne koncert. Pani czeka najbardziej? Na Hej oczywiście. Wiadomo. Fanka, wierna fanka. Ja osobiście czekam na YouTube. No, jestem na pierwszej edycji, zakładam, że na 10 uda mi się w końcu posłuchać Bono i kumpli. No, zobaczymy. Jest super, chłopaki ostro grają, cała plaża huczy. Wpadajcie na ich koncerty, zapraszam. Najlepszy wykonawca w Polsce to Rojek. Ale bardziej podobała się panu jego twórczość za czasów Mysłowic? Mysłowica słucham od początku, ale teraz Mysłowic bez niego to już nie to samo. Było naprawdę. Podkreślałam to w czasie koncertu, że móc być w takich okolicznościach, my jesteśmy starzy, więc doceniamy bardzo aurę i przyrodę, bo to jest jakby ten czas, kiedy człowiek się naprawdę brata jakby z tym, co jest, co pochodzi od natury. No i naprawdę rzadko się zdarza, żeby aż tak pięknie było wokół sceny. Także i ludzie cudowni, naprawdę.